Upada PKP. Wszystko nam upada. Ktoś, kto nie ma smartfona, ten nie żyje. Ale to też, proszę Państwa, błędne koło, bo jest zatrucie rakiem i nie będzie paliwa. Co to znaczy? Strasznie durny facet, a myślę, że jak pociągi upadną, to samochody nie upadną. Po co gadać, głupi? Głupi i ty masz mózg. Po co takie głupie? Głupoty, głupoty, plecie, plecie. Państw Unii Europejskiej, ale te produkty, które trafiają do Polski, mają gorszą jakość. To już się okazało, to jest prawdą. No jest pytanie, co zrobić, żeby ten proceder nie miał miejsca. Otóż przy imporcie, nawet jak jest swoboda przepływu towarów w ramach Unii, swoboda, bo nie ma barier, to jednak państwa mogą wprowadzać różnego normy. Jak PKP upadnie, to i samochód tym bardziej, bo jak się większość na samochód przerzuci, to trzeba sobie wyobrazić taką sytuację. Bezpiecznie teraz kto jaką rolę tutaj powinien odegrać, żeby taką la, 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 glory, 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 wyjścia nie ma, nie ma. Świat jest zły i przecież to widać. Ile będą ci świadkowie Jehowy tłumaczyć, że świat jest bardzo zły, że świat jest bardzo zły. I to upada, i tamto upada. Nie ma raju ze strony człowieka złego. Tylko czekamy na ustrój boski. On osłodzi i uzdrowi wioski. Glory, gloria. Ludzie będą mieszkać we wsiach. Ludzie będą mieszkać we wsiach. Żadne truty wieżowce poniszczone będą. Gdy pobudują domy, to wcale w nich nie będą mieszkać. Tak przecież uczy Biblia nasza. Glory, gloria. Glory, gloria. Glory, gloria. Amen excelsis Deo Jehove. On otworzy wszystkie bramy. On otworzy wszystkie bramy. Glory, gloria. Nasza poloniska wrześniowska nic nikogo nie poprawia, bo to mamy w tej chwili koniunkturę, ona zresztą się pokrywa z koniunkturą w Europie, bo polepszyła się koniunktura w Europie i w ogóle gospodarka światowa jest też w lepszej sytuacji, aniżeli to było zaraz po tym kryzysie w 2008 roku. I wszystkich nas interesuje przyszłość. Co zrobić, żeby te dobre trendy się utrzymały? Bo gospodarka rynkowa ma to do siebie, że są pewne cykle. Jak się zabezpieczyć, jak się pogorszy koniunktura, żeby nas za bardzo to nie dotknęło. Czyli trzeba tutaj inwestować w takie działania długofalowe, takie, które mają charakter trwały, na przykład właśnie w innowacje, w edukację, w kapitał ludzki, w podnoszenie kwalifikacji, w infrastrukturę, bo infrastruktura jest czymś trwałym. Także jak mamy teraz koniunkturę, to te środki warto zwiększyć konsumpcję, polepszyć byt społeczeństwa, byt rodzin, ale jednocześnie, żeby nie przejadać te środki, żeby je inwestować, mądrze inwestować, trafnie inwestować, żeby stworzyć w polskiej gospodarce. On osłodzi wszystkie wioski. Tu mamy starówkę na święta. Tam, gdzie ja na chwileczkę weszłam zobaczyć tę choinkę, na święta pogańskie, babilonki warszawskie są. No i jechałam ja do Marecka, no i jechałam ja na śniadanie, obiad, kolację.
glory, gloria. A Marecek nogę zrobił, kurczaka nogę taką ostrą, że je butę koju mać. Ale Mareczek jest niesamowity, ale Mareczek z Manchester City myślał, że on stamtąd jest, a on przecież z Karczewa jest, on z Karczewa jest. Mareczek potem mówi, że z Otwocka, a potem, że z Warszawy. Po co tak pleść? Lepiej już śpiewać, po co tak kłamać? Trzeba prawdę mówić, glory, gloria, gloria. Lepsza prawda niż kłamstwo powielamy tysiąc razy w dzień. Pani Wrześniowska nigdy nie poprawia. Mirosława Wrześniowska jest przecież super psychologiem. Ona wie, że nie wolno drażnić młodych chłopców ślicznych z naszej klasy. Ona wie, że nie wolno drażnić. Alleluja. Także uciec, uciekaj. Nic to nie da, żeby uciekać. Nic nie da. Nic to nie da, byś uciekała. Nic to nie da. Po co ci to? Glory, gloria. Glory, gloria. Po co ci to tak uciekać? Po co ci to uciekać tam? Druga wojna światowa, trzecia wojna światowa. Oj, chorzy są na Amerykę. No jest, warto oglądać. Jakaś historia mobilizuje to ludzi, że byli ludzie, którzy byli oddani. Ja to ciągle nawiązuję do misjonarstwa, misjonarzy, że z takim, jeżeli ja postępuję mądrze, słusznie, to z misjonarskim zawzięciem, zacięciem, że poświęcam się. To jest życie. Przecież ja jeździłam na jakie wycieczki? Na sreczki. Ja byłam, proszę Państwa, jak jeździłam na wycieczki,
to ja byłam, proszę Państwa, o wszyscy mężczyźni Magdy Gessler, głupia baba ze wsi. Proszę Państwa, ja byłam na kongresach, byłam na obozach, głosiłam Ewangelię, nawet pod Opolem, za Suwałkami, no wszędzie, w Czechosłowacji nawet już głosiłam Ewangelię niemalże. Także wszędzie głosiłam, proszę Państwa, gdy nadaję nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami, tam kłos kłosem, no ale do czegoś cię to prowokuje, mobilizuje, prawda? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dziewiętnasta trzydzieści. Dziewiętnasta trzydzieści. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Tymi słowami witamy się z naszymi najmłodszymi słuchaczami. Witamy Was, kochane dzieci, bardzo serdecznie. Zapraszamy najpierw na audycję Czytajmy Razem Anioła Stróża, a po niej nasza wspólna modlitwa. No to szkodowany. Żebyśmy zbadali. Żeby zbadać, no to bardzo często wejść właśnie z przeszukaniem, na to musi się zgodzić sąd, więc musi być jakby już wcześniej uprawdopodobnione. To nie jest niestety łatwe uzyskanie takiej zgody, więc te materiały, te pierwotne muszą być w miarę solidne i w przeciwieństwie na przykład no, do policji prawa. Czy tego typu... Mamy przecież to, prawo, prawo mamy już, mamy prawo, powiedz do rolników. Mamy prawo, mamy prawo, powiedz do rolników, że mamy prawo i już. Mamy prawo. Nowe przepisy zakładają też, że od 15 lutego do 15 marca rolnicy będą mogli złożyć oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok w stosunku do wniosku złożonego w poprzednim roku. Dzięki temu osoby ubiegające się o takie same płatności jak w roku 2017 nie będą musiały od nowa składać wniosku. Pozostała część rolników będzie mogła złożyć e-wniosek do połowy maja przyszłego roku. Firma fonograficzna Polskie Nagrania ma jeszcze w tym roku zostać odkupiona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowy są bardzo zaawansowane, zapewnia szef resortu kultury Piotr Gliński. Jest szansa, nie jest jeszcze podpisana umowa, więc nie mogę nic więcej powiedzieć, ale faktycznie tak jak żeśmy zamierzali, prowadziliśmy rozmowy. Ja jeszcze przed świętami widziałem się z panem Kabajem. A to sprzedali już prywatnie? Nic nie sprzedawać, nic nie oddawać. Firma Polskie Nagrania należy do Warner Music Poland. Wartość transakcji została już ustalona przez obie strony. Ponad Sylwestrową korzystajmy ze sprawdzonych fajerwerków, apelują służby mundurowe. Funkcjonariusze przestrzegają przed nieumiejętnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi. Służby mundurowe przypominają, że przed odpaleniem sztucznych ogni należy uważnie przeczytać instrukcję. Musimy wiedzieć, jak działa ten konkretny model. Nie być głupim przede wszystkim. Nie być, nie być głupim. Te instrukcje należy bezwzględnie przeczytać. Musimy wiedzieć, jak działają sztuczne ognie, jak działa ten konkretny model i jaka jest granica. Czy jak działają sztuczne ognie? Czy 10 metrów. Specyfika odpalenia zależy od modelu sztucznych ognie. Jak działają ognie? Jak działają ognie? Ma swoją specyfikę odpaleń. Zresztą to PKB. Nigdy nie rzucamy
Jak działają sztuczne ognie? Spodziewamy się na kamieniskę podłożu, ponieważ fragmenty latające mogą spowodować zagrożenie. Te rakiety zawsze odpalamy z rurki. Można odpalać z butelki po szampanie pod warunkiem, że jest to mała rakieta. Kolejną rzeczą to są rzymskie ognie. Produkt, który składa się z ilości strzałów, które są podane w instrukcji. Są to strzały, które po kolei wystrzeliwane są do góry z rurki, którą musimy zamontować stabilnie za pomocą taśmy. Noc sylwestrową większość pożarów, do których są wzywani strażacy, jest wywołana przez sztuczne ognie. W ubiegłym roku stołeczna straż pożarna odebrała ponad 100 takich zgłoszeń. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w imieniu papieża wystosował przesłanie do rozpoczętego dziś w Bazylei spotkania młodzieży zorganizowanego przez ekumeniczną wspólnotę Steze. Bierze w nim udział 20 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Ekumeniczne spotkanie młodzieży odbywa się po raz 40. W tym roku tematem jest niewyczerpana radość płynąca z Ewangelii. Kardynał Parolin napisał, że papież zachęca uczestników, by pozwolili zamieszkać w sobie tej radości, która rodzi się z przyjaźni z Jezusem i nigdy nie zamyka na innych i na cierpienia świata. Przekazał też prośbę Franciszka, by w jedności modlili się i otworzyli na słowa Jezusa. Nawiązując do obchodzonego w tym roku 500-lecia reformacji, jak przekazał watykański sekretarz stanu, papież modli się, by Duch Święty pomógł młodym protestantom, katolikom i prawosławnym pokazać, że Ewangelia jednoczy ponad wszelkimi bolesnymi podziałami. Organizowane przez wspólnotę Steze ekumeniczne spotkania młodzieży czterokrotnie odbyły się w Polsce. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio 3. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Magazyn sportowy. Tomasz Gorazdowski, kłaniam się w sportowej części dnia w Polskim Radiu 24. Dziś o motorsporcie. Początek roku to świetny czas dla jeżdżących w rajdach cross country, ale i interesujących się tym sportem. W Peru rusza Dakar, a równolegle w Afryce trwać będzie Afryka Eco Ride, w którym m.in. stanie po raz kolejny do walki były Dakarowiec Jarosław Kasper. To jest rajd po starej trasie Dakaru. W tej chwili już 10. edycja zasuwa. Robi to Schleser. Rajd sprawdzony. Już się tam wybrało, bądź wraca po raz kolejny. I naprawdę dość mocna obsada. My po latach startu w tradycyjnym Dakarze. Szokująca przepowiednia. W tej samej klasie jedziemy znowu po tych miejscach, po których ścigał się Dakar do 2010. Kaczyński znikł, nie będzie ziął. Załowa w tej no przestań. Każdego rasowego Dakarowca bardzo cieszy. Boże, i co oni z tymi załowami? No jak umiera Maryla Radowicz, czy to, to jakże by miała być niezałowa? Myślę, że największy problem jest kasa jednak. No trzeba teraz mocno się skupić na tym, co wybieramy. Ja oczywiście jestem cały czas za starym Dakarem, bo ten Dakar ma swoją siłę. Tam jeżdżą najlepsi zawodnicy. Teraz znowu raj powrócił na... Bydlem tak lękają. Na wydmach, podobno w nas wigilijną zwierzęta znowu. Przemówią ludzkim głosem. Wielki mi powód do radości. Po pierwsze, rzecz dotyczy zwierząt wyłącznie domowych, hodowlanych, bo o świątecznym zachowaniu dzikich zwierząt wiemy niewiele. Taki na przykład lis, jako zwierzę zupełnie nieokrzeszane, a czasem nawet ciekłe, może mleć odorem przez cały rok. A i tak nikt go nie słucha. Z czego wniosek płynie przedświąteczny, że czasem, owszem, człowiek człowiekowi wilkiem, ale lisem przenigdy. A może po prostu bydło odzywa się po ludzku tylko w święta, bo na dzień niewiele ma do powiedzenia. Zresztą owo o po ludzku to też mylące, bo czy to oznacza, że godnie? Świnia, która codziennie wydaje z siebie wyłącznie chrum-chrum i klik-klik, nagle zacznie w obcym sobie języku cytować Wytwieńskiego. Głupia krowa, a zdarzają się takie nie tylko w filmach o miłości, o północy, wigilię, przystanie przeżywać morzą trawę całą dobę i otworzy się na debatę o zagrodzie. Baran sięgnie po... Wszystkie oczy będą tam skierowane i znowu mogą być jakieś dziwne pomysły. Tak, jaka jest różnica wielkościowa pomiędzy tymi dwoma zawodami? No, Dakar, ten południowo-amerykański w tej chwili jest numerem jeden ze względu na markę, natomiast jak duża to jest różnica? Tu ode mnie?
Najwyraźniej. Część po kilku latach startu tam przyjeżdża. To chyba, nie pani co, bo mi się polecony na poczcie podało ten numer. I co, to jest za pani? Chyba u mnie jest 561, 572, 079, ale on już się kończy w grudniu. To nie mam pojęcia, czy to mi się... A pani ma od niedawna? Aha, rozumiem. To chyba z poczty to przyszło, z poczty. Bo mi się podało błędny numer w takim razie. Ja jeszcze muszę przyjrzeć się temu numerowi, bo on jest troszkę trudny. Ale to tam nic, bo to tylko list polecony i potwierdzenie, ale to niemożliwe, żeby oni dostarczyli ten list. To chyba jest od z tej poczty, tak, bo mi się dzisiaj podało tak na ślepo. 572, 561, a to jest do pani, tak? 079. No to ja nie... Sprzed lat, nadal tak jest, tam na adresie? Tak, do mnie, aha. A nie, no to jeszcze. To ktoś musiał do pani zadzwonić przez omyłkę z tego telefonu. Tak, to najprawdopodobniej tak. Nie wierzę, żeby w Mauretanii można było organizować coś ciekawszego. Ale to też ma swój... Bo tutaj, zaraz, bo tu był jakiś telefon, to był jakiś telefon i mi się nacisnęło i nikt nie odpowiedział i to pani chyba dzwoni. Rozumiem. No to jakiś był telefon, wie pani co, ale to ja nie wiem. Czy to pani z firmy? Nie. Nie, no to pomyłka, to pomyłka. No to wszystkiego najlepszego na nowy rok w takim razie. Niech żyją pomyłki, tak będą. Mają swoją skrzynię z narzędziami, z częściami zamiennymi. Te skrzynki przelatują z miejsca na miejsce, z punktu do punktu samolotem. Dostawione są na lotnisku i taki zawodnik podjeżdża po zakończeniu etapu, stawia motocyklową, najczęściej kładzie się, na chwilę zasypia po godzinie dwóch, zaczyna naprawiać swój motor. Tacy goście są jeszcze, tacy goście jadą lekarze. Było dużo ich więcej w tradycyjnym lekarze afrykańskim. Ciężko było wyjechać do mety, nieraz im dwa takich podnosiłem skalę. Pięta krowa, ja byłem jaszczurku, komu idzie? Jestem święta. Ze względu na to, że idzie równolegle z Dakarem Południowoamerykańskim, który jest pieruńsko-drogi, jest bardziej dostępny dla uczestników. W czasach ściganie to na najwyższym poziomie. Ono już uwarunkowane jest pewnym budżetem, z którego nie warto schodzić, nie wolno schodzić, bo się rajdów nie dojeżdża. Niemniej jednak takie jest przekonanie, że rajd Africa Eco Race jest rajdem bardziej dostępny. Opowiedz, z kim jedziesz, czym jedziecie, gdzie zaczynacie, kiedy zaczynacie, no i gdzie macie nadzieję, kiedy skończycie. Fajny zespół. To jest zespół znany. My jeździmy od lat w różnych konfiguracjach. Robin Szustkowski senior, Robin Szustkowski junior. Jeździmy od lat. Nasza przygoda wspólnych Dakarów zaczęła się w 2010 roku. Pojechałem z Robertem. Później w kolejnym roku postanowiliśmy pojechać w trójkę. Dołączył do nas jego syn. Wtedy trzeba było już niestety wynająć ciężarówkę, bo tylko w takim układzie można było pojechać w trzech. Później już jeździłem raz z Robertem, raz z Robinem. W chwili obecnej jesteśmy po latach zmagań, nawet z dużymi sukcesami w Pucharze Świata. W tej chwili jedziemy samochodem, którym ścigaliśmy się ostatnie dwa lata na wielu rajdach. Jest to Ford Raptor F-150. Bardzo duży pick-up, 6,2 litra silnik, 430 koni. Naprawdę świetnie się tym jeździ. Jadą dwa samochody, jednym z nich tworzę załogę z Robertem Szustkowskim, to by auto to Robin. Znany Dakarowiec też, Albert Myszczuk, który wyjechałem rajd Dakar afrykański 2007. Także szachy, zmieniamy się. Jeździliśmy w różnych konfiguracjach. Wszyscy mają świetne doświadczenie za kierownicą, ale też bardzo dobrzy piloci, nawigatorzy. Część. Świetni mechanicy, także liczymy na to, że przemieszczamy się z dwoma samochodami, to będzie duży hit. Początek i koniec? Początek i koniec to jest założenie numer jeden, niemniej jednak oczywiście jedziemy walczyć się. My startujemy w klasie produkcyjnej, czyli tak zwane T2 i tam chcemy zawalczyć o miejsce na dole. 28 grudnia wylatujemy do Monaco. Dwa dni przygotowań organizacyjnej i technicznej i stamtąd 31 na prom. Sylwester, nowy rok, żegnaj stary, przywitać nowy. I drugiego po dwóch dobach płynięcia przez morze startujemy na ostro. Równolegle trzeba patrzeć na Peru, bo tam 6 stycznia rusza Dakar. Na sam początek 5 ciężkich dni na piaskach Peru. Mówi Krzysztof Połowczyk.
wszyscy mówią, że to ma być piaskowy rajd. W tamtym roku były narzekania, że więcej było błota niż piasku. I rzeczywiście to nie był tak. To był taki rajd błotny. Myślę, że peruda w kość. Glory, gloria, gloria. To będzie ciekawa rywalizacja, jak sobie też o tym poradzą. Też o jest świetny na dziwa. Ciągle przewaga techniczna samochodów bagi jest. Co prawda, te 30 metry skoku, który dołożono do czterolatów do tych samochodów jak Mini czy Toyota, no pozwoli zbliżyć się na dziurach do bagi, ale to jest ciągle jednak na prędko. Myślę, że na piasku może być różnie. To bardzo nowa opona, lepsza opona. Na tej oponie wszyscy się bezpieczniej czują. Ona jest taka też bardziej uniwersalna. Także mam dużo niewiadomych, dużo pytań. I wiem, że wydmy zawsze stanowiły no, ten moment, kiedy weryfikowało się wszystko. I na początku rajdu te parę dni, które no, według mnie już ustawią stawkę do końca rajdu. A ta końcówka... No to wydmy byłego księdza. Argentyna to zawsze cudowne miejsce. Ja bardzo lubię Argentynę i już z czasów WRC, kiedy jeździliśmy po no, odcinkach specjalnych, które miejscami są wykorzystywane przez Dakar. Dobre wyniki miałeś, o ile pamiętam. Bywało, tak, tak. No, wygrałem OS, który jest jednym z najbardziej piekielnych Fiat, na której poległo wielu zawodników z lewej łącznie. Myślę, że Argentyna jest dla mnie już tym miejscem. Byłego księdza dzisiaj witamy. On był molestowany i molestowany. Wszyscy się pilnują. To już jest zupełnie inny początek. Rytmy w Peru są takie i małe, i duże. Wredne, są wredne. Jest bardzo ciężko jechać. Deore, deore, deore. Jak to mówimy, a tu bum, i zakopany. I moja rodzina była ściśle związana. Podnośniki, sandplaty. No wojna, no, jak stajesz samochodem, czujesz, że przekrywasz na przystanku. Moja żona była żona, taka żona. Wyraźnie widać postęp. Kuba jedzie coraz szybciej, coraz pewniej. Ten długi rajd, który w tym roku przejechał, są na liczniku jego. Wierzę, że będzie twardym przeciwnikiem. Myślę, że te nowe mini też daje szansę na odnalezienie się w samej czołówce. Bo w końcu będzie parę Toyot, parę Mini i Peugeoty. Cała reszta to niestety samochody z tej linii. Także dysponuje świetnym sprzętem. Mam wrażenie, że może to być dobry wynik. Bardzo bym tego chciał. Chodź się rozwala, jak mówisz. Cały czas drapieżnik nie może wytrzymać. Gdzieś tam podświadomość czuję, że ciągle mogę jak sobie na i widzę, że jestem szybciej. Że to nie jest tylko kwestia moich chęci i takiego prostego wyliczania. Chciałbym stanąć na starcie lekarzy, żeby w ogóle stanąć ze świadomością, że jestem przygotowany na walkę o zwycięstwo. Ja bym męski przyjaźni, że jego zagenitalnia pęka i ty pękasz i zostajesz, nie wiem, tam siódmy, ósmy, dziesiąty, jeszcze pamiętam, to było to siódme miejsce, skończyliśmy. Wydawało mi się w ogóle, że wspaniałe, ale prowadziłem wtedy Dakar, kiedy ta rurka pękła. No taki jest Dakar. Obłuda. Aż dziennikarka powiedziała, no bo przecież wiesz, dziennikarka chciałaby coś dobrego powiedzieć, a on mówi coś złego, ona musi to zaakceptować, stempel postawić i po prostu tak wychodzi. Meta tegorocznego rajdu Dakar w Kordobie, Argentynie 20 stycznia. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia. Świat w powiększeniu. Czyli czas na magazyn międzynarodowy w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, Michał Żakowski. Wielka księżyc powołania mniejszość jest. Duża mniejszość, może 5-6%. O Jezu, Jezu, o Boże, zróbmy twist. W Kijowie jest korespondent Polskiego Radia Paweł Puszka. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Powiedz, czy rzeczywiście to jest może nie koniec konfliktu, ale czy to może oznaczać, że Ukraińcy i władze ukraińskich separatyści, no i oczywiście tutaj Rosja dochodzą do tych porozumienia, by zakończyć ten konflikt trwający w Donbasie na wschodzie Ukrainy? Czy rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to po prostu... Pieniądz tylko pieniądz.
Bardzo duża wymiana, natomiast wymiana też bardzo, od bardzo dawna wyczekiwana, dlatego że wymiany jeńców do tej ostatniej, do wczorajszej, nie było od ponad roku. Ja rozmawiałem kilka miesięcy temu z przyjaciółmi tych przede wszystkim żołnierzy, którzy byli, ale też są w więzieniu jeszcze nadal w kazamatach, w więzieniach boliwkarzy w Doniecku, w Ługańsku i w Makijewce. No to są tragiczne historie. Nie, to jest coś nie tak. Proszę pani, bardzo coś tu się dzieje źle. Bardzo coś tu się dzieje źle. Przed Nowym Rokiem pojawiały się już od prawie pół miesiąca. Co ciekawe, ta skala jest bardzo zadziwiająca, też bardzo znacząca. Mniej więcej w początkowych planach za jednego Ukraińca miano oddać 4 separatystów. 306 separatystów miała oddać strona ukraińska, Kijów. Wczoraj okazało się, że tych separatystów jest 233. Kilkudziesięciu separatystów odbyło już kary więzienia na Ukrainie. Natomiast kilkunastu do kilkudziesięciu separatystów, do 20 odmówiło po prostu powrotu do Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Zdecydowali, że lepszy los ich czeka nawet w ukraińskim więzieniu niż tam na wschodzie Ukrainy u swoich pobratymców. Właśnie, on myślał, że wydać, no to rozdałby cały ten majątek księdza. Czy to jest świadectwo zakonnika na wrócenie? Sytuacji na wschodzie trudno prognozować, natomiast te znaki czy sygnały nie są najbardziej optymistyczne. Wymiana wymianą, natomiast warto dodać, że od kilku dni powinna tam w Donbasie obowiązywać powinno zawieszenie broni. Zawieszenie broni nazwane świątecznym, wynegocjowane w ramach trójstronnej grupy trójstronnej obradującej w Mińsku, tej grupy, w której są również przedstawiciele separatystów. O Jezus, no to przecież ja to wszystko wiem, dla mnie to jest oczywiste, ale ja wiem, czy ja to mam wałkować, że księża za pieniądze. Ale Janek Witek też na Saski 42 przyszli, znaczy po kolędzie chodził ksiądz, no, że w sutannie białej chciał pieniądze w kopercie. Jak on 5 groszy nie miał, to nie wiem, dlaczego ten Darek poleciał na wioskę. No ile 100 kilometrów dojeżdża stąd. Pojechał na wioskę, żeby no ksiądz miał przyjść dzisiaj, tak. Zastrzelony poległ, a 5 odniosło rany, tak więc to zawieszenie broni jest na razie formalne. Być może zaraz pierwszy będziemy miał pieniądze. Glory, gloria, glory, gloria, gloria, inne sens. I prawosławni Rosjanie. A powiedz, co wiemy na temat uwolnionych Ukraińców, no, bo tutaj takim rzucającą się postacią jest dowódca Cyborgów, czyli tych żołnierzy, którzy tak wspaniale, bohatersko bronili lotniska w Doniecku. To i on. Czy coś wiemy na przykład o separatystach? Kim są oni, ci ludzie? Czy to są najemnicy? Czy to są chociaż... No nie przypuszczam, że Rosjanie, ale czy to są mieszkańcy właśnie tych terenów wschodnich Ukrainy? To nie są Rosjanie. Wymiana nie dotyczyła obywateli rosyjskich. Przynajmniej tak twierdzi oficjalny Kijów, że wymieniani, czyli wymiany pewnie Ukraińcy, są to zarówno boliwkarze, ci, którzy
walczyli przeciwko siłom rządowym z bronią w ręku, ale też osoby podejrzane albo wobec których prowadzono sprawy, albo już skazane za pomaganie separatystom. To są tak na przykład tak zwani nawodczycy, czyli ci, którzy najczęściej za pomocą telefonów komórkowych kontakt będąc już za linią, czyli na terenach jeszcze nieopanowanych, nieopanowanych przez separatystów, będących pod badaniem sił rządowych, na przykład dają koordynaty, gdzie artyleria separatystów miała strzelać. Tych nawodczyków było trochę. No, to są przede wszystkim ludzie związani z tak zwanych separatystów. Ale co ważne, wobec ukraińska armia apeluje, żeby wobec tych, którzy zostali uwolnieni, tych żołnierzy, też cywilów, którzy zostali uwolnieni przez separatystów, nie używać terminu jeńcy. Ukraińskie władze stoją na stanowisku, że są to po prostu zakładnicy, no bo żadne prawo wobec ich nie działało, tak jak siły separatystów nie są uznane w żaden sposób, nie mają umocowania prawnego. Natomiast oprócz żołnierzy uwolnionych przez separatystów byli tam również cywile, na przykład fani ługańskiej grupy ZRA, aresztowani czy zatrzymani, właściwie porwani przez separatystów i oskarżeni o proukraińskość. Taką symboliczną postacią, cywilem, również wczoraj uwolniony, był profesor Igor Kozłowski, znany religioznawca, filozof z Doniecka. No jak młody był, to wiadomo, że to się pyta. Ponad rok temu zatrzymany przez separatystów. Ta sprawa była głośna, sprawa wiele środowisk, również naukowych, domagało się uwolnienia Igora Kozłowskiego. Wczoraj po uwolnieniu pierwsze, co powiedział, to to, że należy z tamtymi ludźmi pracować, szukać porozumienia. Tak więc oprócz wojskowych tam byli również cywile, natomiast wojskowi to też bardzo młodzi chłopcy. Wczoraj słyszałem, bardzo to ciekawe. Przecież my to nie mieliśmy tego wystanego z palca, tylko tak było gdzieś napisane. Wczoraj i żołnierze, i bliscy nie kryli wzruszenia. Dla nich to była bardzo ważna chwila. Wszyscy mówili, że są bardzo szczęśliwi, że właściwie szczęście to za mało powiedziane. Te rodziny naprawdę długo czekały na powrót swoich bliskich. Czekały w niepewności, bo te, jak rozmawiałem z rodzinami, oni przez na przykład sygnało od swoich bliskich. Czasem udawało się połączenie telefoniczne, czasem jakiś list, natomiast wielu z nich wątpiło w to, że ci bliscy będą uwolnieni. Natomiast to nie koniec pracy ukraińskich władz nad uwolnieniem, nie koniec negocjacji, no bo te 74 uwolnione wczoraj osoby, to nie wszyscy, według danych SBU, według szacunków ukraińskich, w więzieniach separatystów znajduje się jeszcze ponad 103 obywateli Ukrainy, których ukraińskie władze uważają za zakładników separatystów. No właśnie, jeszcze powiedz, a jak oni traktują separatystów? Bo przecież to jest tak, że ukraińskie wojsko Sił Bezpieczeństwa prowadzą tam operację antyterrorystyczną, czyli no można by było przypuszczać, że oni uwolnili terrorystów, tak? W rozumieniu tej operacji, prawda? Antyklerykalne. To też to było podnoszone przez wielu komentatorów. No, bo przed uwolnieniem którzy byli zatrzymani, którzy mieli jakieś podejrzenia, musieli być ułaskawieni, to znaczy te sprawy karne formalnie musiały być skasowane. Niestety ta wojna i nieokreślony status wojny, działań wojennych, które są wojną, ale jeszcze nie do końca formalnie przez Kijów nie uznane jako wojnę, status operacji antyterrorystycznej. Natomiast w terminologii też władz ta sytuacja określana jako wojna rodzi bardzo wiele takich sprzecznych pod względem prawnych sytuacji, no, czego przykładem było uwolnienie wczoraj tych osób. No bo też komentatorzy pytali, no dobrze, ale czy te sprawy karne
one zostały umorzone, czy one będą jakoś, czy te osoby będą jeszcze pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Niestety ta sytuacja konfliktu w Donbasie i sytuacja na przykład wymiany jeńców potrzebuje i wymaga od ukraińskich władz takich podejmowania takich niestandardowych kroków. Zresztą, co warte zauważenia, przy okazji uwolnienia jeńców bardzo aktywny był przynajmniej wczoraj, przy okazji negocjacji prezydent Petro Poroszenko. To trochę umknęło wczoraj władze światowych mediów, ale Petro Poroszenko pojechał do Donbasu, tam spotykał uwolnionych Ukraińców, potem z nimi przejechał do Charkowa, potem wrócił z nimi do Kijowa, tutaj gdzie czekali na uwolnionych, czekał na uwolnionych rodziny. Nie trudno było zauważyć, że Petro Poroszenko próbuje na tym zbić kapitał polityczny, bo przecież wybory tuż za pasem, to znaczy w przyszłym roku. Bardzo Ci dziękuję. Paweł Buszko, Kreszczone Polskiego Radia w Kijowie, a to był Świat w Powiększeniu. Michał Żakowski, do usłyszenia. Reklama. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1200 zł. Pora na wystrzałową sylwestrową imprezę? Już teraz w Lidlu. Aż 14 rodzajów fajerwerków w super cenach. Między innymi 24-strzałowa bateria Super Bomba o kalibrze aż 30 mm. Tylko 66 zł. Produkt wyłącznie dla osób pełnoletnich. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po reklamie. I oni mają najwyższe pensje. Ale jak to tu Polskie Radio 24, minęła 20, czas na informacje dnia. Rząd przyjął przepisy w sprawie e-wniosku o dopłaty dla rolników. Niskie bezrobocie, rywalizacja o pracowników i zmiany legislacyjne wpłynęły na poprawę wynagrodzeń. Wypłacano pieniędzy publicznych, Kościół utrzymywano pieniędzy publicznych. Kościół swoją drogą jest. Powinno tak być. Będą składane tylko przez internet. To główne założenie projektu nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Powinno tak być, że Kościół... Krzysztof Jurgiel liczy na to, że jutro projekt trafi do Sejmu i zostanie uchwalony przez posłów na najbliższym posiedzeniu. Swoją drogą jest. Szef resortu rolnictwa zaznacza, że ustawa musi wejść w życie do 15 lutego. Minister Krzysztof Jurgiel podkreśla, że składanie wniosków przez rolników w formie elektronicznej to efekt unijnych wymogów. 100% wniosków ma być w tej formie zgłoszonych. Chcę tutaj podkreślić. No właśnie. Chociaż on powiedział... To jest prawo do otrzymania płatności i płatności bezpośrednie. Że on już nie należy do tego kościoła. Dobrze. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. Mówi jaka dewotka, że gwiazda Ewangelizacji Maryi Panny to także dzień szczególnej ekspiacji za grzechy wymierzone przeciwko życiu. To modlitwa za tych, którzy świadomie bądź też nieświadomie zabijają dzieci poczęte, podkreśla ksiądz biskup Jan Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Pozostała część rolników będzie mogła złożyć wniosek do połowy maja przyszłego roku. Mieszkania się Polskie Radio. Stacja Radia kontynuuje z pomocą nową mówią. To z Rady Mediów Narodowych podczas konferencji poświęconej. Ocenie Krzysztofa Czabańskiego konieczne jest do wzmocnienia przekazu poprzez rozwój wideo-online online technologia cyfrowa to także szansa dla nadawców. Życie dzieci podobnie jak 2000 lat temu wciąż jest zagrożone i nie należycie chronione, zaznacza wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia dr inżynier Antoni Zięba. A sytuacja nasila się z biegiem rozwoju ludzkości. Dzisiaj wiemy, co się dzieje na świecie. Giną w skali roku miliony, miliony nienarodzonych dzieci. Tych herodów jest bardzo dużo, ale my ludzie wiary wierzymy, że Panem życia,
i dawcą życia i zwycięzcą śmierci jest właśnie Jezus Chrystus. Tylko w ubiegłym roku w świetle prawa zabito w polskich szpitalach 1100 dzieci, a 1042 z nich zostało pozbawionych życia na podstawie sytuacji epidemicznej. Dlatego do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy zatrzymaj aborcję. Pod projektem podpisało się blisko 1 000 000 Polaków. To pokazuje faktyczne społeczne poparcie dla wprowadzenia pełnej ochrony ludzkiego życia. Podkreśla pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Zatrzymaj Aborcję, Kaja Godek. Te 830 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod postulatem zakazu zabijania dzieci ze względu na niepełnosprawność, też oczekują od polityków szybkiego procedowania tej ustawy i uchwalenia prawa, które nie będzie różnicowało dzieci na lepsze i gorsze na podstawie stanu ich zdrowia. A szanse na uchwalenie ustawy zakazującej aborcji są duże, zaznacza poseł PiS Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Prawa do Życia. Skoro 11 lutego powinno się odbyć pierwsze czytanie tego projektu, ja jestem przekonany, że ten dlatego, projekt że inny? Pierwszy czytanie i będziemy to dalej jest za ochroną życia. I my, politycy, powinniśmy żyć na przeciwko i uchwalić zakaz aborcji obywateli. Inicjatywę Zatrzymaj Aborcję wspierają księża biskupi jako krok do pełnej ochrony życia i apelują w specjalnym komunikacie do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swego poparcia, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik. Księża biskupi podkreślają, że zarówno wierzący, jak i niewierzący powinni stanąć w obronie życia osób nienarodzonych. Dlaczego? Ponieważ nie jest to tylko kwestia światopoglądu czy religii. Jestem osobą nienarodzoną. Komunikat prezydium konferencji episkopatu Polski pod tytułem Kochaj mnie za Jezus, że ona wyda mnie na ten świat, że ona wyda mnie na ten świat, że ta gałda w ogóle plecie. O, jajka są w berecie. Wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ i zwiększenie obecności sił NATO, wizyta Donalda Trumpa w Warszawie przy konflikcie z Komisją Europejską. To jedno z ważniejszych wydarzeń w polskiej polityce zagranicznej mijającego roku. Według opozycji w działaniach rządu było wiele zaniedbań. Obóz rządzący podkreśla, że Polska po latach zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przez kraje naszego regionu. W mijającym roku polska polityka zagraniczna obfitowała wiele ważnych wydarzeń. Sukcesem jest wzrost bezpieczeństwa naszego kraju, mówił wczoraj w programie Polski Punkt Widzenia minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W tym roku mamy rozlokowanie wojsk grup batalionów NATO i brygady amerykańskich. W czerwcu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało 5 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Wśród nich znalazła się Polska. To jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku, mówi senator z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Myślę tutaj przede wszystkim o niestałym członkostwie Rady Bezpieczeństwa. To ogromny sukces Polski na arenie międzynarodowej. Myślę tutaj o bardzo dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i historycznej wizycie prezydenta Trumpa, która miała miejsce w Warszawie. W lipcu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się w Polsce z przedstawicielami państw Trójmorza. Wówczas to w Warszawie wygłosił przemówienie nawiązujące m.in. do polskiej historii, które szerokim echem odbiło się w światowych mediach. Inicjatywa postawa Polski w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, przymusowej relokacji uchodźców czy reformy polskiego sądownictwa budziła oburzenie w Unii Europejskiej. W efekcie Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7. Nawet jeżeli ta cała procedura nie zakończy się sankcjami dla Polski, to głos Polski w Unii Europejskiej będzie dużo słabiej słuchany. Mówi przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Już wiadomo, że na sankcje wobec Polski nie zgodzą się Węgry. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Theresa May, głosząc przed tygodniem w Warszawie, zasugerowała, że Bruksela nie ma prawa ingerować w sprawy, które reguluje nasza konstytucja. Minister Witold mówi, że nie było Boga, że nie było bliskości Boga, że Bóg był daleko. Była zakonnica, stareczko, wyrzucił zakony. Jesteśmy gotowi dalej prowadzić. Poseł Kukiz15, Marek Jakubiak, uważa, że stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami uległy pogorszeniu. Relacje nasze z Unią Europejską leżą odłogiem. Tak samo jak i relacje z Moskwą, jak relacje z Ukrainą. Stareczko, wyrzucił zakony.
kierunku bardzo mądre dzieci. Po co żeście tam chodziły? Tam diabeł mieszka. Przecież tam trafił. Jednocześnie jesteśmy przeciwni. Główny bohater nędzników Wiktora Igo. Jan, który uciekł z więzienia, przeskoczył przez mur, trafił do klasztoru i tam to wszystko było, te modły. Oj! Tą politykę zaczyna rozumieć i popierać coraz więcej krajów Unii. Nasza nieugięta postawa już przyczyniła się do zmiany polityki Komisji Europejskiej, która zrezygnowała z forsowanej przez Niemcy przymusowej relokacji. Polska polityka zagraniczna prowadzi do uwydatnienia Polski na arenie międzynarodowej. Mówi politolog dr Lucyna Kulińska. Była to nieustająca próba wybicia się Polski. Musiała to przeżyć, że próbowała swoje oddanie biednym potrzebującym. Jako ta przyszła była zakonnica, no teraz bardzo taka płótna, podobna do Gessler. Ona wypowiada się, że ona rzeczywiście, biskupi z niej się śmiali, ona klęczała na środku przed samym ołtarzem i oddawała się, że tak powiem, Panu Bogu Jehowie, że miała się oddać. Minister Witold Waszczykowski kładzie na wykształcenie młodego pokolenia dyplomatów przez Akademię Dyplomatyczną MSZ. Tak, jeśli w 2016 roku... To kiedyś ponagrywane, to było przez komórki, przez telefony, przez kamery. Mają na pamiątkę swoje wydziwiania. Także coś niesamowitego, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle Rock FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Lunch. Zarówno na linii Warszawa-Bruksela, jak i w przekonaniu innych krajów wspólnoty do konieczności reformy unijnych instytucji. Ona się patrzy bokiem. W trafi do szpitalnictwa Polska, aby wzmocnić strategiczną infrastrukturę ochrony zdrowia. W Ministerstwie Zdrowia podpisane zostały dziś umowy na 21 projektów. Proszę Państwa, te wszystkie umowy, które dzisiaj zostaną podpisane, razem warte są 250 milionów złotych. To naprawdę duży zastrzyk środków, które pozwalają, rzeczywiście zrealizować najważniejsze potrzeby Państwa ośrodka. To jest realizacja rzeczywistych potrzeb, które wynikają z potrzeb zdrowotnych, które są, które przeszły skomplikowaną procedurę oceny wniosku inwestycyjnego. Środki trafią do dwóch kluczowych obszarów ratownictwa medycznego oraz ośrodków ponadregionalnych. Szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, dziecięce centra urazowe. I drugi obszar to wyposażenie, doposażenie ośrodków o działaniu ponadregionalnym, które no, dzięki czemu będą po prostu wychodzić na przeciw rzeczywistym potrzebom zostało rozdysponowane do szpitali. Te dzisiejsze umowy obejmują także modernizację i doposażenie klinik dziecięcych, m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, w szpitalu Anny Mazowieckiej na Karowej w Warszawie. To są kwoty kilkunastu milionów złotych. W Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi prawie 28 milionów. Szpital Kliniczny nr 1 w Katowicach prawie 30 milionów złotych. I Wojskowy Szpital z Polikliniką w Krakowie prawie 30 milionów złotych. 25 milionów trafi też do wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na zakup sprzętu dla oddziału ratunkowego oraz akceleratora do radioterapii. Dofinansowanie otrzymają również placówki w Międzyrzeczu, Zambrowie, Kościerzynie, Koninie i Lesku. Dzięki środkom zostaną zmodernizowane m.in. szpitalne oddziały ratunkowe i zby przyjąć oddziały ortopedyczne i immunologiczne. Została także opublikowana ustawa, która stopniowo zwiększa nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. A ustawa 6% generuje w ciągu 10 lat dodatkowo 547 miliardów złotych, które mają wpłynąć do systemu służby zdrowia. To jest naprawdę historyczna chwila. I ci, którzy tego nie dostrzegają, to albo nie chcą tego zobaczyć, albo też no, po prostu nie rozumieją, jak to wszystko działa. To jest naprawdę sytuacja zupełnie wyjątkowa.
700 milionów złotych na taką sumę oszukała Skarb Państwa kilkuosobowa grupa przestępcza zajmująca się handlem paliwami. Grupę tę stworzyło m.in. dwóch adwokatów. A to jest okropne. Z których trzy były poszukiwane listami gończymi. Wśród podejrzanych jest dwóch adwokatów. Prawnikom postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Jeden z nich przyznał się do winy. O, co ci pieniądze? Grupy zarzucono 45 przestępstw. Śledczy wciąż ustalają, czy w grupie były jeszcze inne osoby. Odszukują też i zabezpieczają majątek pochodzący z przestępstwa. Między innymi zablokowano konta bankowe w Szwajcarii należące do członków grupy przestępczej. Były na nich 53 miliony złotych. Walka z wyłudzeniami podatków jest jednym z najważniejszych zadań służb specjalnych. To są zakonnice, które odeszły z kościoła. Proszę Państwa, wszędzie jest zło. Szatan, diabeł, tutaj zakonnica była też. Ona prowadzi galerię, nieformalna galeria. No już troszeczkę się postarzała, ale wciąż młoda, ładna jak Kessler. Ta jest podobna też do mojej siostry. Była to zakonnica, no to więc już w Anglo-Ameryce Białystok to nie, bo tam w Anglo-Ameryce Białystok są prawosławne takie święte osoby. Gospodzie Babiehu! ...przekonania religijne. Łódzki sąd uznał, że złamał tym jeden z artykułów kodeksu wykroczeń. Gospodzie Babiehu! ...zajmuje się zawodowo świadczeniem usług, umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. Choć sąd odstąpił od wymierzenia oskarżonemu kary, to jednak prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył kasację do Sądu Najwyższego, aby Adama J. uznać także za niewinnego. Artykuł kodeksu wykroczeń zaskarżył natomiast do Trybunału Konstytucyjnego. Minister podkreśla, że przepis ten sięga lat 50. i miał gwarantować wszystkim równy dostęp do usług świadczonych w czasach PRL. Teraz jednak funkcjonuje wolny rynek i każdy sam może decydować, z czyich usług korzysta. Ponadto przepis kodeksu wykroczeń stoi w sprzeczności z konstytucją, która gwarantuje wolność sumienia i religii. Wybuch w Petersburgu w supermarkecie był zamachem terrorystycznym, podał oficjalnie Kreml. W wyniku wczorajszej eksplozji rannych zostało 13 osób. Władimir Putin polecił służbom bezpieczeństwa, aby podczas zatrzymania terrorystów postępowały zgodnie z prawem, ale jeśli życie funkcjonariuszy jest zagrożone, terroryści powinni być zabijani. Jeśli życie i zdrowie naszych funkcjonariuszy i oficerów jest zagrożone, działać stanowczo i zatrzymywać nikogo, eliminować bandytów na miejscu. Podczas spotkania na Kremlu z wojskowymi uczestniczącymi w operacji w Syrii, prezydent Putin wspomniał także, że wczorajszy zamach poprzedzały inne próby ataku. Wy znajecie, że wczoraj w Petersburgu przeprowadzono atak terrorystyczny. Niedawno Federalna Służba Bezpieczeństwa udaremniła inną próbę zamachu. Domowej roboty bomba była ukryta w części sklepu, w której przechowywane są torby lub zakupy klientów. Według wstępnej oceny przez ekspertów domowej roboty bomba miała moc odpowiadającą 200 gramom trotylu. To klasyczny sposób ataku na tak zwane cele miękkie, częste w okresie międzyświątecznym, gdy więcej ludzi robi zakupy, zauważa politolog profesor Bogusław Tasz. W kraju tak zróżnicowanym, tak ogromnej różnorodności, tego rodzaju zdarzenia mają miejsce i prawdopodobnie mieć będą. W kwietniu w petersburskim metrze doszło do zamachu, w którym zginęło 16 osób. Przed dwoma tygodniami prezydent Putin dziękował Donaldowi Trumpowi za przekazanie przez CIA informacji, które uniemożliwiły atak na Sobór Kazański w Petersburgu. Zagrożenie terrorystyczne w Rosji jest duże, podkreśla ekspert do spraw terroryzmu dr Wojciech Wosek. Należy zwrócić uwagę, iż Rosja ma rozpoczętych, niezakończonych kilka konfliktów. To na pewno udział
w konflikcie syryjskim, ale także i już może zapomniany, ale gdzieś tam dalej tlący się mniej lub bardziej konflikt w Czeczeniu. Wraz z drugim wyznaniem po prawosławiu jest islam. Przyjmuje się, że wyznawców Mahometa w tym kraju jest około 10-12%, co daje plus minus 15-16 milionów islamitów w Rosji. No to dużo. I na teraz te wszystkie informacje ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Także wiecie Państwo, Putin powinien coś robić, bo Rosja jest zagrożona. Zamach terrorystyczny w Rosji. No niestety Rosja jest zagrożona. W nocy zachmurzenie duże, okresami deszcz ze śniegiem, przechodzący w śnieg. Na wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Podkarpackim, Małopolskim, Świętokrzyskim oraz na Górnym Śląsku. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na południowym zachodzie do 3 nad morzem i na wschodzie. W dolinach górskich od minus 1 stopnia. Katolickie, słaby, które odeszły z kościoła katolickiego, zakonnicy. Zachodni. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna od 1 stopnia do 4, w dolinach górskich od minus 1 do 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz na wschodzie kraju okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Dobrze, że taka uda uciekła z tych klasztorów.